Cześć, Artur Wiśniewski, Stockbroker.pl, Atlas etf.pl. W tym materiale pokażę Wam koncepcję Core Satellite, w którą wpisuje się moje podejście do inwestowania. Składa się ona z dwóch części: z części Core, czyli części rdzeniowej, tej części głównej, to jest ta środkowa część na tym diagramie, oraz z części dodatkowej, tak zwanych satelit, które krążą wokół tej części rdzeniowej. Koncepcja Core Satellite jest silnie oparta o teorię ekonomii, teorię inwestowania. W tej części Core chodzi o to, aby osiągnąć tak zwaną betę, trudne słowo, chodzi o to, aby mieć, aby uzyskać średni wynik dla całego rynku. Tu nie ścigamy się z rynkiem i w tej części będziemy najczęściej inwestować w globalnie czy szeroko zdywersyfikowane portfele akcji czy obligacji, na przykład w oparciu o fundusze ETF. Mogą to być na przykład ETF-y typu multi-asset, albo osobne na akcje i obligacje. Tu mogą być też ETF-y, na przykład na polskie obligacje, ze względu na to, że z perspektywy polskiego inwestora obligacje zagraniczne mogą dawać dużą zmienność. Jeżeli chodzi o tą część dodatkową, satellite. Tutaj celem jest uzyskanie dodatkowej stopy zwrotu albo na przykład obniżenie ryzyka całego portfela. I tu będziemy inwestować w bardziej skoncentrowane produkty, na przykład ETF-y skoncentrowane regionalnie, e, krajowo, sektorowo e, w oparciu o czynniki czy tematy inwestycyjne. E, tutaj też będziemy mieć towary czy kryptowaluty, różnego rodzaju alternatywne klasy aktywów. Tu możemy mieć strategie oparte o podążanie za trendem, czyli takie inwestowanie aktywne w oparciu o analizę techniczną, czy inne narzędzia. Wehikuły typu Berkshire Hathaway, Warna Buffetta, o którym, o którym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, do którego zalinkuję w poniżej w tym materiale, to mogą być też w końcu inwestycje w akcje pojedynczych spółek. W ramach tej koncepcji zakładamy, że najpierw budujemy tą część core zasadniczą, a jeżeli mamy już ją zbudowaną i jest ona dla nas niewystarczająca, chcemy, aby w życiu, w naszym portfelu inwestycyjnym działo się coś więcej, to wokół tego core budujemy satelitki, czyli tą część dodatkową. Taka jest teoria. W moim przypadku wyglądało to dokładnie odwrotnie. Ja zaczynałem od części aktywnej, od inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o podążenie za trendem, natomiast z czasem życie pokazało mi, że ta strategia, to podejście jest zbyt wąskie, znaczy ono ma pewne mankamenty typu zbyt, duży, zbyt duża zmienność, ponieważ zdarzały się lata, kiedy moje wyniki były dużo lepsze od rynku, ale też dużo gorsze od rynku. Problem z płynnością spółek na GPW, tego rodzaju problemy powodowały, że z czasem stwierdziłem, ja potrzebuję mieć w portfelu też część pasywną, żeby ten portfel, jego wyniki, jego zachowanie było bardziej zrównoważone. I tak oto metodą prób i błędów życie pokazało mi, żeby w iść w tym kierunku i tak doszedłem do tej koncepcji Core Satellite. Jeżeli chodzi o to, po co inwestować w tą koncepcję Core Satellite, tutaj przykład połączenia portfela pasywnego 80-20% z, z portfelem, ze strategią GEM Global Equities Momentum, którą Jacek Lempart z bloga System Trader opisywał na łamach swojego bloga. To porównanie pokazuje nam, ile mogliśmy zarobić oraz jakie było ryzyko dla portfela. Pasywnego 80-20, czyli 80% akcji oraz 20% obligacji oraz strategii połączonej, która składa się z portfela pasywnego 80-20 oraz strategii GEM, Global Equities Momentum. Okazuje się, że w okresie, okresie 2000-2020 portfel ten mieszany, multistrategia. Osiągnął nieco wyższą stopę zwrotu, ale przede wszystkim miał o połowę mniejsze ryzyko, ponieważ podczas gdy 8020 miał maksymalne obsunięcie kapitału na poziomie 44%, to portfel składający się z 820 oraz statki GEM spadł maksymalnie jedynie o 20%. I to jest przykład efektu, jaki można osiągnąć na poziomie multistrategii, tak? No bo jeden poziom dywersyfikacji to jest to, że inwestujemy nie w pojedyncze akcje, tylko w akcje wielu spółek z wielu różnych rynków, dodajemy różne klasy aktywów, akcje, obligacje, a multistrategia to jest kolejny poziom dywersyfikacji na poziomie strategii inwestycyjnych, gdzie łączymy na przykład koncepcję pasywną i aktywną. I to jest właśnie przykład... Um, Strategii, które połączone dają jakiś pozytywny efekt. W tym przypadku przede wszystkim dużo mniejsze obsunięcie kapitału. Gdybyście chcieli zagłębić się akurat w tą koncepcję, tą strategię, to połączenie, odsyłam Was do bloga System Trader do wpisu multi-strategia, czyli wykorzystanie kilku strategii inwestycyjnych w ramach jednego portfela. A gdybyście chcieli zobaczyć, na czym w ogóle polega strategia Global Equities Momentum, Odsyłam Was na atlasetf.pl do wpisu GEM, Prosta Strategia Trendowa dla ETF-ów. Jest tam m.in. sekcja, która opisuje jak wykorzystać Atlas ETF, żeby prowadzić taki portfel oparty o Global Equity Momentum w sposób bardzo prosty. Portal nasz, a dokładnie sekcja, sekcja wykresów jest bardzo pomocna w generowaniu sygnałów inwestycyjnych. Zadają mi niektórzy pytanie, jakie są właściwe proporcje między core a satellite, czy to jest 50 na 50, czy może core to jest 70, a satellite 30, a czy jeżeli satellite to będzie 90%, to, to czy nadal będzie koncepcja core-satellite? To zależy, tak brzmi uczciwa odpowiedź. Zasadniczo ta część core wydaje mi się, że powinna być, stanowić albo większość, albo przynajmniej połowę, ale na samym końcu to wszystko zależy od tego, co chcemy z czym połączyć, jakie koncepcje i jakie komponenty, bo Pamiętajmy, że jaki jest cel. Celem jest dywersyfikacja. To, żeby osiągnąć wyższą stopę zwrotu albo niższe ryzyko, więc jeżeli damy zbyt mało tej części, satel mało tej części core albo tej części satellite, to może się okazać, że no, tego efektu, który chcieliśmy, nie osiągnęliśmy. Więc tak naprawdę liczy się to, no, po owocach ich poznacie. Życie nam pokaże, jakie proporcje są tak naprawdę właściwe. Podsumowanie. Ta koncepcja, jej zaletą przede wszystkim jest to, że możemy osiągnąć dodatkowy poziom dywersyfikacji. Z mojego punktu widzenia, też samo inwestowanie pasywne jest zbyt nudne, więc ja po prostu chcę mieć też w swoim portfelu część aktywną, żeby coś się w życiu działo. Jest po prostu we mnie taka żyłka, która mówi, ścigamy się, chcemy poszukać tej dodatkowej stopy zwrotu. Czyli to jest jakaś moja wewnętrzna, moje wewnętrzne uwarunkowanie, takie behawioralne. Natomiast jeżeli chodzi o wady, po, ponieważ ta koncepcja nie jest bez wad, przede wszystkim poziom komplikacji portfela jest dużo wyższy. Dużo prościej jest mieć wyłącznie portfel pasywny, same ETF-y na akcje, same ETF-y na obligacje, same ETF-y um, albo połączenie tych ETF-ów lub jeden ETF na akcje i obligacje jest dużo prościej. Tutaj mamy dwie strategie, musimy... W przypadku strategii GEM, obserwować co się dzieje, sprawdzać, sprawdzać jakie są sygnały, kupna, sprzedaży, dostosowywać no, portfel do tego, co się aktualnie dzieje. Trzeba się zaangażować mocniej, więcej czasu. To powoduje, że poziom komplikacji jest nieco wyższy. Więc chcę powiedzieć bardzo wyraźnie: to nie jest koncepcja dla każdego. Postawiłbym nawet tezę, że jest to koncepcja dla mniejszości. Natomiast Chciałem wam o niej powie powiedzieć, ponieważ jest to koncepcja, która mi bardzo osobiście odpowiada i ją po prostu stosuje, więc być może dla części z was będzie to kierunek, w którym stwierdzicie, że będziecie chcieli podążać. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Zapisujcie się na newsletter i do zobaczenia następnym razem. Cześć!